Witajcie! Z tej strony Dominika i Kacper z Duszpasterstwa Młodzieży Nazaretańskiej. Rozpoczynamy nowennę do błogosławionej Franciszki Siedliskiej. Ale zanim o szczegółach nowenny, to kim w ogóle była błogosławiona Franciszka? Najmłodsze lata życia Franciszki nie były usłane różami. Mimo że urodziła się w dobrze usytuowanej rodzinie, jej życie wciąż wisiało na włosku. Zaraz po urodzeniu stwierdzono, że jest słabym dzieckiem i że nie będzie żyć długo. I właśnie taką słabą dziewczynę ze Żdżar Bóg wybrał, aby niosła charyzmat Nazaretu na cały świat. Bóg właśnie przez takie jej życie chce nam pokazać, jak bardzo może w nim działać, jeśli tylko zaufamy mu całkowicie. I że nawet ciężka choroba nie jest dla niego przeszkodą, by pokazać swoją miłość. Przez kolejne 9 dni będziemy modlić się w jednej szczególnej intencji. Dzisiaj szczególną modlitwą otaczamy chore i nienarodzone dzieci. Swoje intencje możecie wpisywać na dole w komentarzach. A teraz módlmy się wspólnie. Najświętsza Trójco, uwielbiamy Ciebie i dziękujemy za przykład, jaki nam dała Twoja służebnica. Błogosławiona Maria, od Pana Jezusa dobrego pasterza. Naśladując życie i cnoty Najświętszej Rodziny z Nazaretu, udziel nam tej łaski, o którą prosimy za jej wstawiennictwem, dla większej chwały Twojej, uświęcenia dusz i rozszerzenia Królestwa Twego na ziemi. Amen.